zabieramy się teraz za odmierzanie i wycinanie ze sklejki korpusu bębna, głównego korpusu i czterech pasków wzmacniających ten korpus. Szlifujemy teraz papierem ściernym zadziory powstałe po cięciu piłą. Wszystko musi dobrze i dokładnie pasować przyklejenie. Dobra już. Wszystko zaszło do tego, dobra. Już. Przemyśl sobie jakie gracze trzyma, zobaczmy. Dobrze to siedzieć. Szlifujemy końcówki wyciętej ramy bębna, żeby było jak najmniej widoczne łączenie i w każdym miejscu była taka sama średnica bębna po sklejeniu. Znaczy możemy nie brać, ale można wziąć. Po co? Ja się pytam, czy to... Tylko tyle kleju? Nie wiem. Jak wyginasz się samo wygina? Właśnie nie wiem. Nie wyjdzie, to jeszcze raz się zna. Poza kreską to nie wyjeżdżam. Wszędzie musi być smarowane. Niektóre tej kreski nie widać, ale będziemy patrzeć już z boku. Mhm. Nie masz. A śrubkiem chyba nie bierzemy, nie? Nie. No, to teraz to. Przyciśnię tutaj na razie. Mamy więcej ustaw. Już tak mniej więcej, bo tu jest przesunięte, musi być tu kreska. I tu. Proszę. Nie jest tu krzywo. Bardzo. Uroczy krzywo. O, no mówisz, że jest tak źle. Ja już wrzuciłeś, nie mogę. Gdzie byłeś? Co? No. Dobry, dobra. To ja nie mam miejsca. Co to wasza? Dobra. Super, dawaj, fajnie wyszło. Przechodzimy teraz do wklejania usztywnień bębna po dwa paski sklejek na każdy brzeg ramy. Wcześniej zaznaczamy obszar do smarowania klejem. Zrobiona forma z deski sosnowej, którą za chwilę wykorzystamy, pozwoli uzyskać nam w procesie klejenia równe koło. Tu początek ładnie. Dobra, na razie dostępny. To tego nie będziemy przyklejać, tego na razie nie. Tu ten kawałek. Ten kawałek, dokąd. No i dobra. Wkładamy naszą tą formę. I zacisk. Pierwszy zacisk.
od samego początku. Żeby dobrze przyjechał. Obojętnie. Nie, lepiej tak, no. Niżej na środku, żeby tu trzymało. Tu patrz, tu. Tu na środku, żeby to mieć tak. No właśnie. Tutaj mogą być dziewczynki. Tak. Co? Mogą być dziewczynki. Tak jak jest, to jest. Znaczy nie. Tu, że ważne, żeby ta listewka była równa. Patrz. Wygląda się jak się tam klei. Czy dobrze, to zaraz za wysoko poszło. Kurde. No to trzeba ustawić. Dobra, teraz. Dobra. Już stać. No i dobra, musi teraz schnąć. Musi schnąć. Pod wieczór jeszcze raz przejrzymy dookoła. Dotąd kawałek i później następny raz za 3 godziny następne. Jeszcze 3 kopiesy. Dobra, starczy. Ostatnio sklejemy. Zakończone praktycznie. Dobra. 46 minus 6. 44 i 6. 44 i 6. Jest. Szlifujemy powstałe zadziory i nierówności, żeby podczas naciągania nie podziurawić skóry. Nie jest 30. Nie jest 30. No 29 i 14. Dobra, teraz jest 30. 15, no weź na 15. Nie wyobrażam.
teraz puść, puść, puść. Wyginamy teraz obręcze zgodnie z wymiarem z projektu. Pogniecie, będzie nie ładnie. No, teraz zrobicie tylko fajnie tutaj. Równiutko szalby, równiutko zrezygnować. Ale ja tak nie jest równo. Zaznaczać. Przez kamerę równiutko, no przecież tu na środku, nie? No to się zaznaczać. No na samym brzegu, no i tu żeby na końcu, to tak gdzieś tutaj w tym miejscu, nie? No. No to już przygodziłem. Tu i tu. Starczą tylko dwa, dobra. Nie będziemy. I teraz tak. Bo jak weźmiesz tak skręcić, można i tak skręcić. Wymadło. Wymadło, patrz. No tak to będziesz być. Będziesz się przekrzywiać. No przyznałem się. No przyznałem się. Czy ja coś tam nie mam? Się może później. Trochę delikatnie, żeby nie skrzywić. A tutaj jeszcze tego. No, już było, wiadomo, tu musimy wyprostować tak, żeby ta krawędź, ta, stąd się schodziła. Możemy tak nie robić, ale lepiej tak będzie później wycisnąć skórę. Tą musimy przegiąć skórę. To też wymyśliłeś. Sam poleci? Nie. Tak, bo sobie nie dam rady. Nie, bo to musi być odgięte. Żeby miało być. Bardziej w tamtą. No. Skończone tu musi być. No to zaraz się skończy. Już można. Thank you.
zobaczymy jak teraz. Tutaj, żeby to było widać. Już to za. Za bardzo chyba. To wyprofiluj. No. Wyprofiluj ręce. I na to będziemy robić. Jezu wręcz. Jezu wręcz. W ten sposób. Tyle ma być na równo z tym. Zagięte. Odpowiednio zagięte z otworkiem. Na nita. Na nita. Tak widzisz tu fajnie spiłowane. Zarzutkie. Te rogi. Zaginane. Sześć takich. Zrobimy tak. Udajemy, że powtarzamy czynność. Ja nie widziałem, że miała wiertarkę, bo ja się robię. Dobra, bo za mocno. Szmatę na bok. Nie leżała przy wiertarce szmata, bo wciągnie szmatę. Nie tak, na boku miałeś zrobić, bo odpręża. Ale tu miałem jeszcze wyciągnąć. Dobra, ja doszło. Aha. O właśnie. Zaznaczone jest? Nie. Nie w dobrym miejscu. Dobra, dobra. No. I wiercimy. Nita? No. Dobra, dobra. Już, starczy. I teraz fajnie uformuję. Dobra, dobra. Pokaż radę gminę. Tutaj będzie. Weźmiemy na 170. Przygotowujemy teraz obręcze z witek leszczyny, do których przymocujemy później skóry. Zostawiamy je na tydzień lub dwa, aż wyschną. Widzisz? I teraz, żeby mogło tutaj nie wiesz. To się równo zaschnie. Już. Co widzisz? Tutaj się nie zrobi. Tutaj, tutaj.
Troszkę mam niezłożone. Nie zrobione jest. Patrz tutaj na obrzeże, czy wszędzie jest po 2 mm luzu? Jest. Nie. Ale na to dookoła. No jest. Zaznacz. Co to tą drugą kwestią zrobić? No dobra. Dobra. No i trzeba się tak zrobić, a jeszcze tu w tym miejscu. Żeby to, jak będziemy kleić, to żeby było równo powierzchnię, bo widzisz, że tu przyklei, tu nie przyklei. Miejscu. Żebyś nie za bardzo równo powierzchnię ładuj, wszędzie. Będę robić grzbiet tak samo, patrz, tutaj, tylko trochę. Żeby nie przegiąć. Paluch osłoń. Osłoń całe to robię. Dobra, no dobra, dobra, dobra. Żeby nie przedłużyć, bo pęknie. Już? Stój, już chyba. No dobrze. Zobaczcie, wszędzie mogło być po pół centymetra. O, będzie? Nie. Nie będzie. Tutaj. Tutaj też nie będzie. Ale jak ona się tylko u siebie, wiesz, wygina się. Wygina się. Trochę za mało luzu, nie wejdzie skóra. W kolejnym etapie budowy bębna zajmiemy się śrubami do naciągu skóry. Tu w żaro, tutaj, tam damy sobie żaro więc. Za bardzo jest tak, bo później mógł blokować na tam, nie? Nie wiem, czy to...
Opaskę. Tak ci pokażę. O, żeby tak było. Mniej więcej tyle opaska, żeby wystawała. Mniej więcej tyle. Pół centymetra. A tutaj? Też. Ja bym skrócił. No, zrobiła śruba. I tu będę wstępować. Centymetrowa długość, cięcie to jest prosta rzecz, każdy potrafi, ja bym tu... Co? Jeszcze zapomniałem o czymś jednym. Nacięcie, żeby później łańcuch fajnie wchodził. Od razu 6 takich gumbek, a potem włączę. Nie trzeba ciąć, bo to tym przeciąć. Nie leży sam. Dobra. No i widzisz, po co były te tutaj wyżłobienia, żeby tutaj fajnie się zaczepił. Ślizgnął. Sumą. A to łóżka z czego? To są z łańcucha. Mamy, prototyp już jest. Trochę wyrównać. I do spawania przygotowane. Później będziemy wszystkie jednorazowo spawać. Za głęboko, bo później to jeszcze będzie wiercone ten. Dziurka. Nie będzie miejsca na tą dziurkę. Trochę tylko. Widziałeś jak, bo delikatnie. Nie za głęboko. No i teraz nie. Centymetr, trochę więcej. Łańcuch utnij sobie. Gwintowniki. Thank you.
równo, tylko równo całą widzisz. Bo jest skrzywione trochę jest. Skrzywione jest. Też trzeba na początku przyciskać. No to jak się robi? Robiłeś to już ze mną? No nie, no to ostatnio się z nią robiłem. Radził rewintowałeś? No to jak to się robi. No. Mhm. Super. Działa dobrze. To jest to znaczy. No, papierem świetnie. Później sobie tak wyczyścić wszystkie, co nie? No. To będą się fajnie zaraz błyszczeć. No dobra, to nie wybieram. Nie będę czasu trać. Trudno. Tam, że gdzie są dziury, to... Jest. No, mniej więcej tak uformować to. To. I formuj, formuj. Czekaj, zostawuj, bo ci zabraknie. Tutaj już później ci zejdzie. No nie, tak pod 2,5 cm. O, w linie dziurę. Wszystko mocno. Żeby to chodziło wszędzie tutaj, no. I to żeby znowu, wiesz, tak co układaj, żeby ci starczyło wszędzie miejsca, żeby tu nie było fałd. Dociśnij tutaj, o, już jest dobrze. Po 2 cm, tak mniej więcej opasz. O, tu. Zacznę jeszcze coś zrobić. Coś nie wiem, co, ale coś. Ręka mi. No i dobra, to będzie dobre, czy tak? Będzie zaraz gdzieś patrzył. Jedna, później druga. Obręcz. Tą obręcz weź. Weź tą obręcz. O, i teraz patrz. Ten grzbiet, gdzie mamy tutaj taki, weźmiemy go z spodu, nie? Ten, co było łączenie, żeby go nie było widać. To łączenie z tej strony tu jest, nie? To weźmiemy go z tej strony. Tak. Żeby było w tym miejscu. No. Odciągnąć. I z tym od razu. I to, a to też weźmiemy z tej strony, tu. Na samym końcu, na samym dole, żeby nie było widać tego, wiesz, tu łączenie, nie? Bo góra będzie tutaj, gdzie jest ten, gdzie jest nos, tu. O, tu. No, proszę, nie powiem. Właśnie, nie wiem, czy będzie się. A, bo to się naciąga, dobra, to widzę, to. Zasuwam. Może nie wejść, może tak być, że nie wyjdzie. Tyle roboty i na nic. Rozumiem, teraz ten tutaj jest. Chodzi, luks. Z tamtej strony coś słabo. Dobra, już się bardziej nie weźmie. Teraz by pasowało przykręcić.
wiadomo, że tak będzie pasować. No to mniej więcej. No dobra. Nie zasłabnie. Przypatrz się, gdzie masz to łączenie. Odpyl trochę te blaszki. Usta, usta. Obręcz. Ustawię równo zawsze. Jeszcze śmur. A tam wszystkie. Wszystkie? No, reszta się poradnie. Bardzo miło. Dokładnie w ruch. Mocno. I rozkręcę. Spróbuj, żeby rozkręcał. No właśnie, trochę tak, trochę tak. Idziemy. Chcemy właśnie te najpiękniejsze obelki, najpiękniejsze polki warszyki, które byśmy słyszeli w młodych latach, przekazać wam, mili ludzie, przede wszystkim chciałbym, żebyście zaczęli grać na tych starych instrumentach, na których my gramy.
kluczyk. Nie więcej. Jaki? Ręką, bo nie wiadomo czy idzie. Trzymaj ręką na dole, tam druta też. Idzie. Żeby nie pękło. No to niech idzie krzywo. Jest? Doszło do końca. Proszę. O, może być taka wygięta trochę. Może być takie? Dobra. Tylko żeby było widać. Twarze też. To jest losowane. Nie przenośny. Kluczyk. No, projekt bęben skończony. Mistrz, czyli ja, Radosław Biniek. I mój uczeń. Szymon Biniek. Syn. Syn. Bęben skończony. Roboty trwały gdzieś mniej więcej robocze godziny 30. Dwa miesiące z moimi przerwami, bo to różnie bywało. Praca, czasami choroba. Będę skończone najważniejsze. Dobrze gra. Na rzemieniach jest mocowanie trójkąta. Strojenie też super działa. Leciutko się kręci. Kręci. Nie, popuść go trochę. Stuknij tam.
wszystkie po kolei, bo jest sucha, bardzo skórowa. Tamto już nie, tamto ten już jest za luźny. Pewnie. Słuchaj. Bęben jest lekki. Ile masz? 1,5 kilo. No ja 1,5 kilo. Myślę, że 3-4 kilo. 2,5 max. Nie no. Do 4 kilo. Więcej chyba nie waży. W miarę używane materiały naturalnego pochodzenia, skóra w kozie, wiadomo. Pasek skórzany. Tutaj ten drut się wysuwa, w razie czego w razie transportu można go zdemontować. Bardzo prosto. I z powrotem zamontować. Ciężko chodzi, bo jeszcze nie wyrobiono jest, zresztą musi ciężko chodzić. Drut jest hartowany, także się nie wygnie, jakby ktoś go chciał kiedyś skrzywić, to trudno będzie, bo to jest zrobione ze sprężyny i z drewiarki. Drewiarki chyba dosiana, sprężyna. Drut sprężysty. Trójkąt też jest. Rysola? Nie rysola. Sprężyną z samochodu, jakiegoś takiego. Dobra, spróbujemy zagrać. Pokaż sobie na kółkę jakąś. Pokaż tutaj wszystko pięknie, czy dobrze gra. Dziękujemy.